W dniu dzisiejszym obchodzimy 25-lecie powstania Straży Miejskiej w Wałbrzychu. Dziękuję Państwu, że zechcieliście przyjść i spotkać się z nami. Szczególnie chciałbym podziękować swoim funkcjonariuszom, którzy też tak licznie przybyli na tę uroczystość, a wśród nich jest 8 funkcjonariuszy, którzy obchodzą dzisiaj 25-lecie pracy w naszej jednostce. Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za wspólną służbę z policjantami. Doceniam osobiście Wasze starania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego i mam pełną świadomość tego, że gdyby nie Wasze zaangażowanie, wspólne działania z policją, to nie mielibyśmy takiej sytuacji, która ma miejsce od 5 lat, czyli systematycznego spadku przestępczości, skutecznej walki z problemem, jaki wcześniej bardzo dużo było zjawisko biedaszyny, dzisiaj jest to zjawisko szczątkowe. Natomiast na pewno wiele wyzwań przed nami, bo widzimy, że Wałbrzych się zmienia, jest mnóstwo nowych, rewitalizowanych obiektów, zmienia się przestrzeń publiczna, to jest to środowisko służby i policjantów i strażników i na pewno oczekiwania coraz lepszej współpracy, coraz lepszych efektów również od Państwa i od nas. Myślę, że temu zadaniu zostało. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Panu za te 25 lat niełatwej służby. Jednocześnie proszę, tak jak wielokrotnie się o tym przekonywałem, o poświęcenie i o poczucie misji na rzecz naszego miasta, mieszkańców na następne lata. Dziękując tym funkcjonariuszom, którzy albo już nie pracują w Straży Miejskiej, albo z różnych powodów mają inne drogi życiowe, ale byli w Straży Miejskiej. Dziękuję za to, że przyczynili się do jej obecnej formy, obecnej kondycji i roli. Dziękuję tu obecnemu komendantowi, komendantowi nieobecnemu i innym, którzy nadal wspierają nawet dzisiaj, teraz Straż Miejską, mieszkańców Wałbrzycha.